Wolność słowa w Polsce i Europie coraz bardziej się kurczy. Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany w Wielkiej Brytanii, ale powstaje instytucja, która będzie z tym walczyć. Kolegium Intermarium, nowa polska uczelnia, która upominać się będzie o właściwy europejski chrześcijański etos, już pracuje. O szczegółach w rozmowie z rektorem tej uczelni, doktorem Tymoteuszem Zychem. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W imię zasad, który dedykowany jest Instytutowi Ordo Iuris. A dzisiaj moim gościem wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, rektor Kolegium Intermarium, pan dr Tymoteusz Zych. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Będziemy, Szanowni Państwo, mówić o Kolegium Intermarium dzisiaj przede wszystkim, ale zaczniemy od bardzo gorącej sprawy, która zbulwersowała wielu Polaków, zwłaszcza na prawicy, ale myślę nie tylko, bo chodzi tutaj o wolność słowa, mianowicie kwestia zatrzymania w Wielkiej Brytanii Rafała Ziemkiewicza, już szczęśliwie wypuszczonego, ale jednak przetrzymywanego przez pewien czas przez brytyjskie służby. Panie doktorze, jak pan ocenia takie chyba jednak rażące naruszanie wolności polskiego obywatela pod pretekstem tego, że to jest jakiś, przepraszam, faszysta? Tak się przecież o nich w Wielkiej Brytanii mówi. Tak, to jest element pewnego zjawiska, o którym mówiliśmy podczas konferencji, jaka się odbywała w ostatni piątek, konferencji inaugurującej pierwszy rok akademicki Kolegium Intermarium. Ona dotyczyła takiego zjawiska jak cancel culture, czyli po polsku kultura unieważniania. Kultura, w ramach której osoba, która wyraża mniejszościowe poglądy, powinna być marginalizowana. Czasami to jest presja społeczna, czasami to jest kwestia pewnego ostracyzmu środowiskowego, a czasami dalej idące środki związane z postępowaniami dyscyplinarnymi w miejscu pracy, zwolnieniem, czy nawet, tak jak widzimy, zatrzymaniem kogoś, czy niewpuszczeniem kogoś na terytorium państwa. To jest sytuacja rzeczywiście niesamowicie rzadka, bo nie mówimy tutaj o osobie, która nawoływałaby do przemocy. Nie słyszałem o tym, żeby Rafał Ziemkiewicz kiedykolwiek w taki sposób się wypowiadał. Nie mówimy o osobie, która nawoływałaby do nienawiści, tak, która kogoś by deprecjonowała, mówimy tylko i wyłącznie o osobie, która reprezentuje konserwatywne poglądy polityczne. Mam wrażenie, że możemy mówić z taką trochę taktyką salami, już się przyzwyczajamy do tego, że wolność słowa jest ograniczana. Kilka dni temu przecież otrzymaliśmy informację, że YouTube będzie bardzo mocno walczył z tak zwaną dezinformacją szczepionkową, pojęcie bardzo pojemne właśnie, więc tutaj różne rzeczy mogą się zmieścić. Skasowano też kanał Wojciecha Sumlińskiego, zawieszono kanał w Realu 24, tu poszło o film Powrót do Jedwabnego. Tych rzeczy jest coraz więcej, tak mi się właśnie wydaje, przyzwyczajamy się już do tego, że ta wolność się nam bardzo kurczy. Czy pan doktor też tak to ocenia, że tej wolności jest już realnie coraz mniej i tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do tego, że będzie jej mniej jeszcze bardziej? Ja myślę, że to jest rzeczywiście zjawisko, które rozwija się stopniowo. To jest zjawisko, które zaczynało się od przypadków stosunkowo niegroźnych z punktu widzenia formalno-prawnego przejawów ostracyzmu, takie jak chociażby odwołanie wykładów na uniwersytetach. Tutaj można mówić o tym, że ktoś został napiętnowany, ale nikomu bezpośrednio się nie dzieje z tego powodu krzywda. W tej chwili mówimy już o konkretnych sytuacjach, w których są orzeczenia dyscyplinarne przeciwko pracownikom naukowym oparte wyłącznie o ich poglądy. Mówimy o sytuacjach, w których kolejni pracownicy, nie tylko akademii, ale także wszelkiego innego typu instytucji czy przedsiębiorstw są zwalniani i mówimy o tym, że w wielu krajach, i myślę, że to w kontekście sprawy Rafała Ziemkiewicza ma kluczowe znaczenie, pojawia się nowy typ przestępstw, mowa nienawiści. To jest typ, który różni się od tego, co do tej pory znaliśmy, bo w polskim kodeksie karnym od lat jest mowa o nawoływaniu do nienawiści, ale to jest pojęcie wyraźnie węższe. To jest pojęcie, które ma bardzo klarowne znaczenie. Kiedy mówimy o nawoływaniu do nienawiści, to albo ktoś nawołuje do przemocy, albo ktoś wbrew faktom przypisuje jakiejś grupie czy jakiejś osobie nieprawdziwe cechy. Mowa nienawiści to coś innego. Tutaj nie ma takiej precyzji, tutaj nie ma jasności. Pod tym pojęciem mowy nienawiści mogą się mieścić różne stwierdzenia, różne wypowiedzi, które niestety, ale wcale nie są nieprawdziwe. Natomiast mogą sprawiać, że ktoś poczuje na przykład gorsze
samopoczucie. Kwestią oczywiście pewnego taktu jest to, żeby każdego człowieka szanować, ale jeżeli dokonujemy jakichś w ogóle analiz, jeżeli wypowiadamy się publicznie, no to jest jasne, że można dokonywać też ocen w tej sferze publicznej. Przejdziemy teraz, panie doktorze, do samego Kolegium Intermarium. W tym momencie zachęcam wszystkich naszych widzów do tego, żeby wesprzeć powstałe już Kolegium Intermarium, wesprzeć także Instytut Ordo Iuris. Można to zrobić wchodząc na stronę tych instytucji, tam wszystkie informacje są rozpisane i oczywiście zachęcam też do wspierania naszego portalu. To, jak można zrobić, jak można tego wsparcia udzielić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Gorąco państwa do tego zachęcam. Panie doktorze, więc Kolegium Intermarium już wystartowało. Ilu studentów w tej chwili kształci się na tej wyjątkowej polskiej uczelni? Mówimy o 150 studentach i słuchaczach wszystkich programów magisterskich i podyplomowych. To są zarówno studia prawnicze przeznaczone dla osób, które w tym roku lub w poprzednich latach zdały maturę. To są także studia, które są adresowane dla osób, które już dawno temu uzyskały uniwersytecki dyplom, ale chcą rozwinąć swoją wiedzę, chcą rozwinąć swoje umiejętności. Z jednej strony to program Europa Klasyczna, polityka, kultura, sztuka, debaty. Program, który rozwija nie tylko znajomość klasycznej myśli europejskiej, ale także rozwija umiejętności dyskutowania, prezentowania własnych myśli, prowadzenia sporów. To program, który pozwala kształcić nauczycieli etyki, etyka cnót i dobra wspólnego w dobie ponowoczesności. Jest na to duże zapotrzebowanie, bo lekcje etyki w Polsce, jeżeli się w ogóle odbywają, to często są prowadzone przez osoby bez właściwych do tego kwalifikacji i przygotowania. To także podyplomowy program dotyczący prawa międzynarodowego, nie tylko dla prawników, w języku angielskim ze świetną międzynarodową kadrą LLM in Human Rights and International Dispute Resolution. To wreszcie program kształcący umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi, który także przyciągnął spore zainteresowanie ze strony osób, które już często w takich organizacjach są obecne, ale chcą się dowiedzieć więcej nie tylko o otoczeniu prawnym, nie tylko o tym, jak prowadzić organizacje w sposób bieżący, ale też jak pozyskiwać środki nie tylko z sektora publicznego, ale także z sektora prywatnego. Mam nadzieję, że te studia będą inspiracją do tego, żeby rozwijać społeczeństwo obywatelskie oparte o wartości, mające taki charakter oddolny, mające charakter realny, a nie tyle kreowane wyłącznie przez państwowe czy międzynarodowe granty. Kolegium Intermarium, co oczywiste, odwołuje się do współpracy z całym Międzymorzem, ale w piątek instytucja podpisała też umowę współpracy z Instytutem Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych z Francji, który został założony przez panią Marię Maréchal. Dlaczego właśnie Kolegium Intermarium z tą instytucją podejmuje współpracę? Dlaczego uważa, że to może przynieść dobre owoce? To jest instytucja, z którą dzielimy bardzo wiele wartości. Przede wszystkim przeciwstawiamy się tej kulturze wykluczenia, kulturze cenzury akademickiej, sytuacji, w której o wielu podstawowych tematach nie można rozmawiać. Łączy nas także przywiązanie do klasycznych europejskich wartości, takich jak grecka filozofia, prawo rzymskie czy chrześcijańskie dziedzictwo, ale także przekonanie, że nie ma przyszłości bez zakorzenienia w naszym dziedzictwie. A to, co jest specyfiką Europy, właśnie rzeczywista różnorodność. Francuzi mają inne dziedzictwo niż Polacy. Jakąś część tego dziedzictwa mamy wspólną, ale jakąś część zasadniczo różną. I nie ma nic złego w tym, że tworzymy instytucje, że nawiązujemy do pewnych kodów kulturowych, które są różne od siebie po prostu. To nie jest żadna kontrowersyjna chyba teza, ale dzisiaj, w czasach, kiedy Europę próbuje się za wszelką cenę ujednolicić, kiedy próbuje się ją scentralizować, kiedy próbuje się narzucić wszystkim ten sam model i jakiś taki styl centralnego planowania, to trzeba tej tezy, tej oczywistości po prostu bronić. A gdyby miało Kolegium Intermarium jeszcze w innych krajach Europy Zachodniej szukać partnerów akademickich, nie tylko akademickich, to da się takich w ogóle znaleźć, czy ten krajobraz jest raczej pustynny pod tym względem? No,
Możemy mówić o kilku uniwersytetach w Europie, które na pewno przyjmują podobne założenia, podobny sposób myślenia. To jest chociażby uniwersytet znajdujący się w Budapeszcie, który przybrał taką formę trochę szerszego profilu akademickiego. Chodzi mi o Matthias Corvinus Collegium, czyli kolegium Macieja, które prowadzi system kształcenia przez całe życie, czyli ona się nie ogranicza tylko i wyłącznie do ludzi młodych, ale pozwala, począwszy od maturzystów, a skończywszy na osobach już na emeryturze, uczestniczyć w kursach, w różnych programach kształcenia. Często to są programy całkowicie bezpłatne. Rocznie kształcą 25 tysięcy osób. I to jest trochę podobne może do naszego sposobu myślenia, bo mówiąc o uniwersytecie, my nie tylko mamy na myśli formację tego najmłodszego pokolenia, ale także cały szereg programów podyplomowych, które wymieniłem, ale także kursów, ale także konferencji, tak konferencja, która się odbyła w ostatni piątek, ale też konferencja, która się odbyła pod koniec maja, poświęcona problematyce Intermarium i właściwie tego, co łączy nasz region, co mamy ze sobą wspólnego, ale to także konferencje specjalistyczne, które w najbliższym czasie będą organizowane, więc tak też chcemy upowszechniać tę wiedzę, nie ograniczając się tylko do grona studentów, którzy na studia się zapisali stosunkowo wąskiego, ale chcemy być po prostu instytucją o charakterze opiniotwórczym. A w piątek pani Maria Marszala... Zresztą jedyna taka instytucja. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie jedyna taka instytucja, bo toczymy także rozmowy z University of Buckingham z Londynu, z University of Dallas w Teksasie, czy chociażby z uniwersytetami z Włoch i Hiszpanii, które mają podobny profil i których władze mają... Wychodzą z bardzo podobnych diagnoz dotyczących rzeczywistości. A w piątek pani Marion Maréchal, przemawiając przy okazji podpisania umowy, wskazywała, że Kolegium Intermarium chce nie tylko kształcić ekspertów, ale całościowo formować osobowość. To jest rzeczywiście ta właśnie rzecz, która będzie wyróżniała w Polsce Kolegium Intermarium na tle innych uczelni? Znaczy, my na pewno chcemy, żeby człowiek, który skończy studia w Kolegium Intermarium, reprezentował pewien etos akademicki, pewien etos też człowieka, który potrafi samodzielnie sobie radzić z wyzwaniami współczesności. Czyli krótko mówiąc, nie ma tylko wąskiego wyobrażenia o świecie, które pokazuje go z jednej strony w sposób całkiem jednowymiarowy i poprzez to jest bardzo podatny na to, żeby przyjmować różne narracje, kody, które pojawiają się w telewizji, które pojawiają się w mediach, w szczególności w tych dominujących, tylko człowieka, który będzie miał szeroką wiedzę, będzie potrafił odróżniać to, co właściwe od tego, co jest niewłaściwe. Człowieka, który będzie mógł z jednej strony odnajdywać się w rzeczywistości debaty publicznej, a zarazem głośno w niej uczestniczyć, w sensie aktywnie i jasno w niej zabierać głos. Czyli krótko mówiąc, absolwent studiów to ma być świadomy obywatel, człowiek, który rozumie wartości, rozumie, jak one są atakowane. Domyślam się, że ogrom jest wyzwań przed startującą uczelnią, taką jak Kolegium Intermarium. A gdyby miał pan wskazać takie największe wyzwanie na ten rok i ewentualnie na najbliższe kilka lat akademickich, co jest najtrudniejszego, żeby uczelnia ruszyła pełną parą i utrzymała się, rozwijała się dzisiaj w Polsce? Na pewno ta unikalna oferta, jaką prezentujemy, oferta, która w kolejnych miesiącach będzie rozwijana, chociażby o programy dotyczące zarządzania, dotyczące architektury, dotyczące także filozofii, bo widzimy tutaj duże zainteresowanie. Ważne, żeby ona trafiła do właściwych ludzi, żeby trafiła do ludzi mających potrzeby dotyczące kształcenia, żeby odpowiedziało na tę ofertę jak najwięcej studentów. I dlatego już tutaj z tego miejsca chciałem polecić wszystkim zainteresowanym odwiedzenie strony kolegiumintermarium.org. Na tej stronie można się zapoznać z informacjami o wszystkich programach prowadzonych przez naszą uczelnię. Na większość z tych programów podyplomowych jeszcze w październiku odbywa się rekrutacja.
To oznacza, że można się na nie zapisać względnie, biegać się o przyjęcie, bo zasady, kryteria przyjęć są bardzo różne w zależności od tego, o jakich studiach mówimy. Ale to nie tylko oczywiście zadania związane z kształceniem, bo to jest podstawowa misja uczelni, to także konferencje. Jeszcze w tym roku odbędą się dwie specjalistyczne konferencje, jedna dotycząca nowych technik dowodowych, druga dotycząca kwestii alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Chodzi o takie pozasądowe rozwiązywanie sporów. Myślę, że to dla większości prawników, ale też nieprawników, bardzo ciekawy temat. Myślę też o konferencji dotyczącej euro, dotyczącej prawdziwych praw kobiet, a nie tej ich zafałszowanej wersji, która dzisiaj w dyskursie niestety dominuje. Chodzi raczej o zrekonstruowanie rzeczywistości i odrzucenie pewnych ideologicznych absurdów, a chodzi też o prace badawcze centrów, które zostały powołane i tak to one będą się zajmować nie tylko takimi tematami jak integracja europejska, demografia, ale też zagadnieniami absolutnie fundamentalnymi z punktu widzenia gospodarczego, bo to nie jest przecież tylko uczelnia, która się będzie zajmować prawami człowieka czy kwestiami etyki, ale także gospodarką, także zarządzaniem. Już w tej chwili przygotowujemy w ramach takiego Centrum Wolnej i Suwerennej Gospodarki raport o nadmiarze przepisów, które są tworzone nie tylko zresztą w Polsce, ale też w Brukseli. Prawo unijne w coraz większym stopniu dominuje nad naszym prawem krajowym. Myślę też o działaniach centrum, które będzie opisywać i demaskować metody manipulacji opinią publiczną. Mamy do czynienia z bardzo poważnymi problemami na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie w obszarze mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o takie, no powiedzmy sobie, bardzo swobodne kształtowanie sposobu myślenia o rzeczywistości przez ludzi, którzy niekoniecznie narzucają czy niekoniecznie przekazują poglądy będące w zgodzie z realnymi przekonaniami większości Polaków. Pewnie wielu naszych widzów już wspiera zarówno Instytut Ordo Iuris, jak i Collegium Intermarium, ale część zapewne będzie chciała dopiero to zrobić. Gdyby zechciał Pan w kilku słowach powiedzieć, jak można wesprzeć funkcjonowanie Collegium Intermarium i rozwój tej uczelni. Ja myślę, że na dwa sposoby. O pierwszym już mówiłem, to jest oczywiście bezpośrednie włączenie się w projekt w roli studenta lub słuchacza. Tak jak mówiliśmy, to paleta tych programów, które są oferowane przez kolegium, jest już w tej chwili bardzo szeroka i myślę, że tam większość osób niekoniecznie mających przygotowanie w zakresie prawa czy ekonomii znajdzie takie elementy oferty, które będą dla nich ciekawe. Natomiast z drugiej strony będziemy mieli do czynienia z możliwością zwykłego wsparcia materialnego całego przedsięwzięcia poprzez darowiznę i taką darowiznę można wpłacić na numer konta, który znajdą Państwo na stronie collegiumintermarium.org. Można też wskazać, czy mamy do czynienia ze wsparciem programów edukacyjnych, wówczas należy napisać po prostu, czy fundujemy stypendium, czy część stypendium i w ramach jakiego programu. Można też wesprzeć któryś z programów badawczych, o których przed chwilą powiedziałem, a które dotyczą, no można by powiedzieć, kluczowych zagadnień, które gdzie indziej po prostu nie są w ogóle podejmowane. Do takiego wsparcia zarówno na pierwszy, jak i na drugi sposób wszystkich naszych widzów serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję panu, panie doktorze, za rozmowę. Ja wszystkim widzom bardzo dziękuję za uwagę i raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wspierać również portal PCH24. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. A Collegium Intermarium i panu rektorowi życzę dużo sukcesów w tym rozpoczynającym się roku akademickim. Kłaniam się i z Panem Bogiem. Kłaniam się i bardzo dziękuję z Panem Bogiem.